Panie profesorze, proszę państwa, chcieliśmy naszym zwyczajem, bo zawsze mamy na tych koncertach taką rozmowę na proscenium, to właśnie tu, i chcemy przybliżyć tego beneficjenta, czy też bohatera danego wieczoru, żeby on tak nie ze sceny mówił, ale właśnie z proscenium, żeby troszeczkę powiedział o sobie. Panie profesorze, rozmawiałem z panem kilka razy, bardzo miłe były to rozmowy, pouczające, ale przeczytałem później w internecie pana karierę. To się po prostu nie mieści w jednym życiorysie. Ta kariera artystyczna. Dyrygował na całym świecie, gdzieś tam w Korei. Jak to jest w tej Korei? Bo ja sobie nie mogę wyobrazić. Ja też jeździłem w swojej pracy zawodowej, zresztą zupełnie innej, bo w turystyce, ale jeździłem na Daleki Wschód, do Wietnamu, do Tajlandii, do Chin, ale cały czas czułem tą obcość kulturową, że tam jestem tylko gościem na chwilę, żeby tam coś tworzyć. Panie prezesie, przede wszystkim może troszeczkę odejdę od tego tematu, bo chcę panu powiedzieć, że przywiązuję zawsze dużą wagę do pewnych sytuacji. Otóż dzisiaj mamy 22 Forum Humanum. I, panie prezesie, mamy to 22 maja. A więc cyfry się nam wspaniale zgadzają. To może takie na chwilę odejście od tematu, ale właśnie z tą Koreą pewne jakieś sytuacje są fascynujące. Otóż, proszę państwa, pierwszy raz do Korei Południowej pojechałem w 1994 roku, czyli w ubiegłym tysiącleciu. I zostałem zaproszony na koncert symfoniczny w grudniu do miejscowości Masan. Tam dyrygowałem, pamiętam, symfonię Piotra Czajkowskiego piątą, z pianistką koreańską grałem koncert Griga i naturalnie zawsze na początek polski utwór, a więc znakomita Stanisława Moniuszki, uwertura Bajka. W środę zaprosił mnie na kolację szef metalurgii na cały ten okręg. No jemy tą kolację, tak się składa, że panowie siedzą przy stole, panie w kuchni, bo tak jest w Korei. Ja w pewnym momencie mówię, panie prezesie, ja jestem z Polski, w Polsce jest taki zwyczaj, że kobiety siedzą razem z nami przy stole. On mówi, chodźcie tutaj szybko, chodźcie, chodźcie. No, przyszły kobiety i przyszła jego małżonka. Okazała się osobą bardzo inteligentną i wspaniale kojarzącą. Bo w pewnym momencie mówi do mnie, maestro, czy maestro wie, że maestro ma koncert w swoim mieście? A ja pytam, dlaczego? A ona mówi, maestro, bo Masan znaczy po włosku cavallo montagna, czyli góra końska. Czyli miałem, proszę państwa, w swoim mieście pierwszy koncert w Korei. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek to 1995 rok, pół roku później, wprowadziłem na deski Korei Południowej Zemstę nietoperza, która w tej chwili jest grana, uwielbiana. Tam właśnie do tej pory tylko grywano takie rzewliwe opery, że musi zawsze bohaterka ginąć. Tam płaczą naturalnie publiczność, szczególnie panie, Madame Butterfly i inne. I ja zaproponowałem, żeby zagrać jednak coś innego. I tak się to spodobało, że właśnie teraz jest grana. Ale jedna z solistek sprezentowała mi tej wielkości kopię korony, którą był koronowany pierwszy król koreański. Po wielu latach znowu wracam, zresztą co roku tam wystawiam opery, wracam do Korei i zawożą mnie do miejscowości Gyeongju. To jest taka mniej więcej miejscowość jak Kraków, czyli miasto królewskie, gdzie są tomby i tam właśnie królowie spoczywają. I zaprowadzają mnie do tego tombu pierwszego króla. I co się okazuje, proszę państwa, czytam tabliczkę Horse King, naturalnie po angielsku, po koreańsku Mal, czyli koń, czyli również moje nazwisko. I zaśmiałem się do Koreańczyków, moje, zobaczcie, mój pradziadek był waszym pierwszym królem. Ale jeśli chodzi o muzykę poważną i ten program światowy, europejski, jest w tamtym rejonie świata obecny i akceptowany, tak? Właśnie. Uwielbiają operę. Przede wszystkim uwielbiają śpiewać. Korea Południowa położenie ma podobne jak Włochy. To już zresztą wspominałem państwu. Są góry, przepiękne góry. Zresztą słyszycie państwo piękną pieśń o górach koreańskich. Naokoło morze. Korea Południowa ma stosunkowo niedobrą sytuację. Północna ma dużo lepszą pod względem bogactw naturalnych.
I stąd są przepiękne głosy, dlatego że są góry i naokoło morze, które daje wspaniałą sytuację dla gardła, do śpiewania. Stąd są tak przepiękne głosy. Powiem Państwu jedno, że właśnie wtedy, kiedy z panią profesor miałem Toskę, to zaproszono mnie na koncert do Gumi. To jest miejscowość niedaleko Degu. To już jest mniejsza miejscowość, bo liczy tylko 1 000 000 mieszkańców. U nich ten 1 000 000 to już są takie prowincjonalne miasteczka. I w tym Gumi miałem koncert dla szerokiej publiczności plenerowy, gdzie śpiewali Koreańczycy naturalnie arie te słynne operowe, ale również swoje pieśni. I to mi się cudownie podoba, bo oni uwielbiają wokalistykę, śpiewają te wspaniałe arie, ale zawsze śpiewają również koreańskie pieśni. Gdy w pewnym momencie prelegent zapytał, czy ktoś zechce zaśpiewać z maestro tą pieśń koreańską, proszę Państwa, była kolejka. U nas, gdybyśmy tak zapytali, to by nikt się nie zgłosił, by się każdy by bał, a przede wszystkim prawie w ogóle się nie zna polskich pieśni. A tam dzieci idą do przedszkola i od razu mają instrument do zabawy, bają się instrumentem i od razu śpiewają. Cudowna jest rzecz, na przykład ich patriotyzm. Oni jak śpiewają hymn, to stoją i trzymają rękę na sercu. Na nowym lotnisku są 4 salony kultury, gdzie każdy pasażer może sobie przyjść do takiego salonu, dostaje pędzel i inne rzeczy, może sobie coś namalować, dostaje to w prezencie. Ja nie umiem malować, ale moja żona w jednym z saloników zrobiła korankę, nakleiła, dostała wszystkie produkty naturalnie w tym salonie. Strój koreański, korankę, zobaczcie Państwo, jaki to jest piękny strój za chwilę. Przeszliśmy do drugiego salonu i takiego mężczyznę w koreańskim stroju wykleiła. Ja powiedziałem tej hostesie, że no, moja żona już taką drugą wykleiła, że ja nie jestem zdolny. Plastyka to dla mnie jest czarna magia, a ona na to wybiegła i po chwili przyniosła mi prezent. Powiedziała, to dla pana prezent, bo mam pan tak zdolną żonę. Także tam się dba o kulturę niesamowicie. Dba się tak o kulturę, jak pan prezes dba o kulturę, proszę państwa. Bo to jest bardzo ważne. To jest tożsamością każdego narodu. I to jest cudowne, że właśnie tam w Korei, w tym małym kraiku, są 3 nasze województwa. Kultura jest na pierwszym miejscu. Zresztą, proszę Państwa, najwyżej w tym rankingu społecznym to jest w ogóle nauczyciel. Jak ktoś mówi, że jest nauczycielem, profesorem, to wszyscy mu się kłaniają. Potem dopiero jest kapłan, lekarz i potem dopiero jest wojsko i policja. Na najwyższym piedestale stoją ci, którzy przekazują swoją wiedzę, czyli nauczyciele. I tu jest tajemnica wielkiego sukcesu tego małego kraju. On powstał w zasadzie w 1956 roku, a w tej chwili jest na pierwszym miejscu, jak chodzi o elektronikę na świecie. No dobrze, ale z czego to się bierze? Czy co, w szkołach program jest taki, czy to wynika z ich po prostu, nie wiem, jakiegoś genu, który zawiera umiłowanie dla muzyki, czy też program szkół stawia na jakimś tam dobrym miejscu muzykę? Czy w naszej kulturze nie mamy za mało do czynienia z takim propagowaniem muzyki nie tylko przez koncert, to znaczy wtedy, kiedy ona ma się sama obronić, tylko czy będą właśnie tacy super nauczyciele, o których pan tutaj wspominał, typu Bogusław Kaczyński, Waldorf, Weber kiedyś, oni przybliżyli nam tę muzykę. Czy na pana uczelni nie ma w ogóle o tym mowy, bo jest to teoria muzyki, jest to kompozycja, ale nie ma propagowania tej kultury muzycznej. Jest, jest, ale cały system w ogóle europejski, no to jest tragedia w ogóle w tej chwili, co się dzieje z Europą. Europa zatraca całkowicie tożsamość. Natomiast Azja w tej chwili, to jest tak, proszę Państwa, oni 2000 lat, 3000 lat temu mieli swoją kulturę. Ta kultura u nich się w zasadzie zatrzymała do XIX wieku. Mieli jedną pozycję, tą, którą myśmy mieli w okresie tym wczesnym, czyli między 500 a 900 lat w Europie. I nagle do nich przybyli z Europy misjonarze i pokazali im, że może być wspaniała inna kultura. Oni się tą kulturą zachłysnęli i od razu cały ten bagaż skonsumowali. I to jest fantastyczne. Fantastyczne jest podejście, bo oni wspaniale rozumieją, ponieważ od tysięcy lat u nich podejście do kultury jest bardzo znaczące. U mnie pisał Koreańczyk pracę doktorską na temat historii edukacji muzycznej w Korei Południowej. Proszę Państwa, od ponad 2000 lat ta edukacja jest niesamowita. W tej chwili jest tak w przedszkolu. Jak małe dziecko idzie do przedszkola, to pierwszą rzecz, jaką dostaje, to dostaje do zabawy instrument perkusyjny i bawi się nim. Potem
zaczyna grać na instrumencie klawiszowym, zaczyna śpiewać. Dlaczego? Bo jedyna muzyka rozwija obydwie półkule. I w związku z tym naprawdę oni może nie są wybitnymi twórcami, ale są znakomitymi kopistami. Dlatego, że mają obydwie półkule wspaniale rozwinięte poprzez muzykę. I w związku z tym cudownie kopiują. Ich pierwszy samochód powstał w ten sposób, że zakupili u swojego wroga największego, jakim jest Japonia, Toyotę, rozebrali ją i stworzyli sobie swoją Kia. I tak powstał ich wspaniały samochód. A w tej chwili w motoryzacji też są prawie na pierwszym miejscu. Także to jest ta tajemnica. My nie dbamy o kulturę, nie dbamy o muzykę i dlatego tak jest w tej chwili, niestety. Czy muzyka polska w jakimkolwiek wydaniu, czy to jest folklor, czy muzyka poważna, rozrywkowa, czy w ogóle jest tam na Dalekim Wschodzie zauważona, czy nie? Tak. I muszę powiedzieć, że staram się na każdym koncercie jakiś utwór polski wprowadzać. Przede wszystkim Fryderyk Chopin. To jest geniusz i niezaprzeczalnie gdziekolwiek się nie pojawi jego muzyka, ponieważ jego muzyka wyrosła z ziemi naszego narodu, z ziemi tu Mazowsza, proszę Państwa, i jest tak autentyczna. To dlatego jest zrozumiana przez wszystkich na całym świecie. Gdziekolwiek się nie zagra Chopina, jest zachwyt, bo ona jest autentyczna. Nie jest wyszukana, nie jest wymyślona. Jest autentyczna muzyka opierająca się na własnym folklorze narodowym. Ale nie tylko jest Chopin. Mamy znakomitych twórców z czasów Chopina, jeszcze przed Chopinem. No, choćby Karol Krupiński na przykład, geniusz można powiedzieć. Równy Rossiniemu, wcale nie gorszy kompozytor. Ale niestety my mamy ciągle kompleks. I ciągle nasi wspaniali muzykolodzy opisują tą muzykę, że piszą w ten sposób. No tak, wspaniały kompozytor, ale się oparł na przykład na Mozarcie. Ja symfonię wykonuję, na przykład nagrywam na płyty Pietrowskiego i pisze muzykolog, że tam się na Mozarcie, na czarodziejskim flecie oparł. A ja czytam, że on to napisał 10 lat przed czarodziejskim fletem. No jest to niemożliwe, a że jest podobny temat, bo taka była muzyka klasyczna. Także to, co się dzieje tutaj, to, co pan tutaj robi, to jest właśnie to, co jest potrzebne dla polskiego narodu. Dla nas wszystkich, dla dzieci. Tu pani przepiękne baśnie pisze dla dzieci. Będę miał dla państwa ofertę rewelacyjną dla dzieci, bo powinniśmy dbać o nasze dzieci. Dlatego, że każde dziecko też przyszłością narodu. I jeżeli my dobrze wykształcimy dzieci, damy im tą dobrą muzykę jako propozycję, to wtedy będziemy mieli mądrych obywateli. Czy pan się czuje artystą spełnionym? Tyle już pan osiągnął. Tak, powiem tak, że artysta nigdy nie jest spełniony. Naturalnie ciągle chce jeszcze, ale ponieważ tak się składa, że w mojego ojca rodzinie jest tradycja ponad 400 lat, z Wenecji pochodzi. U mojej mamy jest ponad 200 lat, z kolei mama pochodzi z rodziny brata matki Fryderyka Chopina. Zresztą mam w domu cudowną pamiątkę, formę na barana, waży ta forma ponad 10 kg żeliwna, której matka Chopina piekła barany wielkanocne, jak przyjeżdżała do swojego brata z Fryderykiem pod Radomiem. Przenieśli się z Wielkopolski, no bo tam byli wyrzucani Polacy. U mojego ojca wszyscy byli muzykami, chociaż byli inżynierami. Panie profesorze, więc ja też muszę powiedzieć, przez 400 lat ssałem z piersi moich babek, dziadków i babci i tak dalej. Ja teraz z satysfakcją sprawdzam, że jesteśmy prawie że w rodzinie. No tak. Wie pan dlaczego? Tak. Dlatego, że ja się urodziłem w takiej miejscowości, która się nazywa Izbica Kujawska. A tam się urodziła Justyna Krzyżanowska, tak, matka Chopina. Tak. I tutaj tak. Jest chyba ze 20 osób z tej miejscowości dzisiaj. Fantastycznie. Fantastycznie. Ale mamy powód do picia dzisiaj po koncercie, co? Tak. No dopiero będzie kielich. Panie profesorze, wspaniale. Bardzo dziękuję. Długo byśmy mogli rozmawiać, natomiast pana muzyka, już tutaj miałem odgłosy, że ludzie poznali dopiero w tej chwili te szczególnie liryki, które były śpiewane przez Justynę Reczyniewi, ale nie tylko i mam nadzieję, że w dalszej części wieczoru też jeszcze usłyszymy pana muzykę, chociaż będzie trochę rozrywki. No, o to chodzi, proszę państwa, muzyka tylko w Polsce się nazywa muzyką, ale po niemiecku jest spielen, czyli bawić się, po angielsku jest play, czyli też bawić się, a więc musimy się bawić muzyką. Nawet jak jest bardzo poważna, bardzo żywliwa, to ona dla naszego serca przynosi ukojenie i zabawę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan profesor. Ale proszę Państwa, ja mam pewną niespodziankę dla Pana Prezesa. Jeżeli Pan Prezes pozwoli, poczeka chwileczkę przy tym wspaniałym... Dobra, ja wypiję. Tak. Miała być żebrówka. Tak. Proszę Państwa, ponieważ często bywam w Korei, a cudem długowieczności koreańskich mnichów jest złoty rzęszeń. Przywiozłem specjalnie dla Pana Prezesa złoty rzęszeń. Jezus tak, Maria, i życzę... ja będę miał roboty. Boże, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Postaram się stanąć na wysokości zadania. Tak jest. Tak jest.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy razem z żoną za takie wykonanie. To przejdzie do historii naszej instytucji, naszej firmy. My napisaliśmy z żoną naprawdę razem to, bo ja mam drewniane ucho i co bym nie zaśpiewał, mi wychodzi szła dzieweczka, ale Irena wszystko słyszy i wszystko mi przetłumaczyła i razem tworzyliśmy tekst, który jest na ostatniej stronie programu.